Made it through the fire, how did I survive? Your money, woman, power, got to feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Chodź tu bliżej, bo mi się w kadr nie zmieścisz. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Rafał Jackiewicz ze mną. Dzień dobry, mistrzu. Dzień dobry. Ona mówiła, że ma podobno prawy prosty dobry, ale to ja dementuję te plotki. No, bo mam prawy prosty zajebisty. Nie, ja ci pokazałem, jak wygląda prawy prosty zajebisty, ale niestety... Jakim jesteś trenerem? Zajebistym. Oby lepszym niż zawodnikiem? Nie, jestem lepszym zawodnikiem niż trenerem, ale i odwrotnie też. Czasami to, co trzeba, to ja się umiem dostosować, ale powiem ci tak, ty jesteś odizolowany przypadek. Prawy trudno. Nieprawda. Nieprawda. No przecież widziałem przecież. Dobra, zobaczymy, jaki ty będziesz miał prawy prosty na walce, bo technika nie idzie w parze czasami na walce. Spoko, jak nie, to walę z łokopa, to spoko. Tylko z lewej nogi, bo na prawej nie mogę. Nie, ale finalnie co, zmieni się tą formułę? Możesz kopać? Nie, rzutujesz. Nie, no co ty tam. Ja tylko kopię go dołki, wiesz. Operator koparek ręcznych. Ja ci uwielbiam. Ale dobra, jak się dzisiaj czułeś przed taką jeszcze większą publiką? No bo na MMA VIP nie było takiej, więc jak tam dzisiaj? Nie, no co ty tam, przecież bywało się przed większymi publikami, to nie ma problemu. Tylko wiesz, no, ja tu się popatrzyłem, posiałem się trochę, wiesz, fajnie było, wszystko super, zajebiście, tylko że, no ja mówię, ja pół życia jestem, można powiedzieć, pół krwi freakfighterem. Teraz byłem na konferencji prawdziwej takiej. Jest fajnie, spokojnie, nie ma problemu, tylko ja mam dzisiaj normalnego przeciwnika, normalnego chłopaka, także gdzieś tam jakieś tam nie mam między nami spiny, także tam nie było co sobie pożartować. No ale na panelu działo się grubo, więc jak to ogólnie odbierasz? Jak patrzysz na to wszystko z perspektywy no, sportowca, co by nie było, który wchodzi do takiego ciekawego świata? Nie, zajebiście. Ja mówię, cyrk to jest moje naturalne środowisko, ja zawsze się lubiłem bawić. Na zabawach, na dyskotekach też zawsze uczestniczyłem w takich sprawach. Także pewne rozkminki, kurna, to wszystko, to ja byłem zawsze sędzią, także nie ma problemu, jest zajebiście. No, ale cyrk, a zoo to dowie inne rzeczy, a tutaj chyba bardziej zoo niż cyrk. Nie, spoko, jest cyrk, zoo, tu jest wszystko, to jest, wiesz, trzy w jednym, jako w niespodziance. A jaką niespodziankę będzie dla ciebie, Szuli? Jak się czujesz? Bo widać, formę ma dobrą, jak tam twoja forma? Spierdalaj. Widzicie? I to jest szacunek. Ja się tutaj powołuję, przepraszam bardzo, wszystkie ruchy broniące kobiet. No pokaż formę. Nic ci nie pokażę formy. Kurczę, pokażę. Tu bliżej do mnie. Nie pokażę. No widzicie, i to jest Rafał. Nie. No dobra, a jak był twój odbór? Dostawałeś jakieś DM-y na Instagramie i tak dalej po tej ostatniej zadymie twojej, czy nie? Bo ona była taka różna, w sensie byłeś po prostu sobą, ale jestem ciekawa, jak cię taka większa publika odebrała. Ale nie tam, no ale to, że co pytasz? Że to, czy były jakieś takie komentarze negatywne? Czy ktoś tam pisał do ciebie, że Rafał, jak cię zachowujesz? Nie, spoko, wszystko. Ale przepraszam bardzo, czy ja się zachowuję inaczej jak gej całe życie? Nie wiem. No właśnie, nie. Ty jesteś cały czas taki sam. Tak, także jestem zawsze ten sam. Tylko wiesz, nie każdy jest za ciebie gotowy w takim wydaniu. Wiesz co, generalnie już ostatnie lata, tak wiesz, od tego 16 roku, to już tam wychodzi, tam już 7 lat jaki jestem, także wiesz, to kiedyś jak byłem prawdziwym sportowcem, troszeczkę mniej tego było śmiechu, teraz jest więcej, ale generalnie radzę sobie i nie ma problemu i sobie poradzę też i w walce, i w klatce, i w ringu, i na konferencjach. Dobra, a tak na poważnie, bo to MMA.pl, w końcu trzeba trochę fasonu zachować, to powiedz mi, tak, no, musimy być poważni, bo to poważny kanał, wiesz? Tak, prawdziwy kanał. Poważny. Ale się wjebałem w kanał. Ja też, co ja tu robię? Co my tu Rafał robimy? Nie wiem, tylko ja tu jestem normalny, zobacz. A ja? Nie przesadzaj. No dobra, słuchaj, normalny, powiedz mi, no bo okej, tu mówisz o Kasiuszu i tak dalej, że Ferrari i te wysłania sportowe, ale na przykład ty chciałbyś, bo ja mnie to zastanawiam, chciałbyś w ogóle ten rewanż z Kevinem Grochową, to walka słynna, nie chce mi się, czy nie chciałbyś? Powiem ci tak, ostatnią walkę, którą stoczę z kim przegrałem i na pewno Kevin będzie pierwszą osobą, którą zaproponuję kandydaturę i chciałbym z nim stoczyć ten rewanż i chciałbym z nim skończyć karierę i to będzie ostatnia walka bez względu na wynik, który i tak będzie wiadomo jaki, tym razem, bo nie zejdę, dopóki nie wygram, także musimy się napierdalać, kurwa. Będzie no limit. Tak, no limit, kurwa, ostatnia runda i serio, i powiem ci, że chciałbym tą walkę i chciałbym tak zakończyć karierę i tak naprawdę Kevin będzie miałby możliwość udowodnienia to, że jest naprawdę wartościowym zawodnikiem, a ja będę miał do udowodnienia to właśnie, że przegrałem, bo mi się nie chciało. Ale właśnie myślisz, że to na prime, czy raczej chciałbyś właśnie w jakiejś federacji sportowej, żeby tak fajnie zakończyć tą karierę, tak na poważnie? W sensie, no nie ujmuję powagi prime'owi, ale wiesz, o co chodzi. Nie, no wiadomo, no prime to nie jest federacja sportowa. Wiesz co, nie, ja bym chciał zakończyć karierę sportową na ringu i bez względu gdzie, na jakiej gali, ale po prostu na ringu i jako zawodowy bokser, pięściarz. Bokser to pies z zachodzeniówki. Ale jesteś za tym, że tak ten, że bokser, pięściarz i tak dalej? Nie, tam pierdolą, tam wszyscy tam te prawilniacy, kurwa, tam bokser, pięściarz.
Ale ty już możesz być prawilniakiem. O kurwa, siedziało się, kurwa. 10 tygodni. No i co? I kurwa, nie grypsowałem i mam w chuju to. No dobra, słuchaj, a jeszcze... Nie, na tego się nie rzucaj. Ten jest za duży. Nie będę przesadzał. Ale jak się skończył, bo taki duży. Dałbyś mu radę? Czekaj, teraz zrobimy tytuł i miniaturkę. Weź teraz... Nie, kurwa, nie chcę. Nie. Właśnie coś tego wyjdzie. Kurwa, dobra, idę. No dobra, chodź tu. A jeszcze jedna osoba, bo mnie to ciekawi też właśnie, fajne wyzwanie mi się wydaje, Damian Kiwior. On ma 350 walk, to jest chyba rekord w ogóle walk stoczonych, tak mi się wydaje. Motorskich? Wiesz co, ogólnie ma chyba... Widać. Aż taki słaby jest? No już ty walczyłeś. Nie, mówię, że widać, że tyle walk stoczonych. Przestań, gadałam z nim, da się z nim pogadać. Okej. Okay. No i stop. A ty masz rekord rund, w sensie wydaje mi się, że to tak, też... Tak, 560 rund. No właśnie, a wiesz, on ma też no, spore to doświadczenie i tak dalej, więc widziałbyś taką walkę? Tak, ale ja dlatego powiedziałem, no ja generalnie chciałbym stoczyć walkę ostatnio w boksie z kim przegrałem i pierwsza osoba będzie to jednak Kevin z wiadomych powodów, ale ty no zostaw tą kamerę, którą? Ale światło mam ty, a to żeś coś się chwaliła, żeś ty patrz, a ona mówi tak, mam światło. Nie, że mam światło dla ciebie. A dla mnie ty. Specjalnie ci światło, znaczy, specjalnie ci światło trochę przyniosło. Weź, przyniosła. Jestem tą dobrą koleżanką. A ty powinnaś, wiesz co robić, ty powinnaś światełko nosić w tych, jak rodzają je światełka na ten, na komunii. Ci, co tam klękają i zbierają na tace, i klękają i zbierają na tace, i klękają i zbierają na tace. Dobrze, zagrałabyś. Tak zrobię. Pamiętaj, 33% dla mnie, co miesiąc. Tak? Bierzesz dużo? Wracając do tematu. Wolałbym Kevina z jednych powodów, a kto będzie ewentualnie dostanie propozycję, żebym ja mógł skończyć karierę, to nie ma znaczenia. Chcę kogoś, z kim przegrałem. Ale jak się też trafi po drodze Kasiusz albo Ferrari, to bierzesz. Kurwa, za wysokie, ja pierdolę. Ale to dogadamy się, kurwa. Myślisz, że się dogadasz? Obronię cię jak coś, zrobimy 2-1. Tak, jasne, bo wiem, że się działkę kasę, nie. Nie, ja robię to za darmo, charytatywnie. Ja wyjdę też, ja też żartowałem. Przecież tak mnie trzymał na pożarcie, tak, potem tam trzymał. Bierz go. Tym prawym prostym powalimy Kasia. On ma mnie atakować, a nie osobę. To już żeśmy, się na kogo obstawić. Już żeśmy przejebali. Dobra, a jeszcze zadanie pytanie, jak ten bark w sensie twój? No teraz miałeś takie mocne przygotowania. Nie, on tylko jest krzywy, wiesz, trochę wygląda, ale tak, nie ma problemu. Normalnie sparowałem, normalnie robiłem tarczy, biegałem, także nie było żadnego problemu z barkiem, nie czuję. Po prostu wygląda inaczej. Czyli nie ma jakiejś obawy, że to może się wyskoczyć, może gdzieś jakąś kontuzję się złapać. W sensie, no kontuzja może zawsze, ale taka wiesz, nie ma problemu, nie ma problemu. Jest wszystko w porządku, kochani. Tak, wiem, ale nie powiem. Nie, żartuję, wszystko jest okej. Okay. Dobrze, dobra, nie trzymam cię, dziękuję ci bardzo. Trzymaj się, buziaczku. I pamiętajcie, jej pies wszędzie. Tak, na razie, cześć, pa. Oddaj światło. How did I survive? Your money, woman, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.